Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i dzisiaj jest smutny odcinek, bo tak jak się spodziewałem, że jeżeli wyląduję na wózku, to nie będę mieć tutaj kontroli tak naprawdę nad niczym. No i to, co myślałem, się po prostu spełniło. W tym momencie nie możemy nagrać żadnego odcinka, przynajmniej nie w pełnym składzie, bo Dredziarz, Agata, Masza, trener, Karzeł w ogóle się mnie nie słuchają ze względu na to, że mam ograniczone zdolności po prostu chodzenia i nie jestem w stanie kontrolować tego. Proszę ich, żeby zagrali w filmie, to po prostu wyzywają mnie w tym momencie od kalek. No i tak wygląda nasz cały dzień, jest godzina 22, my jeszcze nie nagraliśmy filmu. Jestem bardzo zmęczony, montażysta czeka cały czas na film, bo jeżeli nie wyślę mu tego do rana, to po prostu... Będzie przerwane daily. Przepadnie nam daily. I musimy coś nagrać, a to jest jedyna szansa. No porażemy, jak jest naprawdę, te sceny nie są ustawione. Ja nie wiem, co mam powiedzieć wam. Samowolka. To jest tragedia, co tutaj się dzieje w ogóle. Ja wiedziałem, że jak skończę na wózku, to tak to się skończy, ale... A się nie spodziewałeś, że będzie aż tak źle. Jeżeli jesteś nowym widzem, to czerwony przycisk, jak widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału, a ja zapraszam Państwa. Dredziarz, nagrałem w końcu ten odcinek? Dalej. Nic nie nagrywam. Która jest godzina? No ale byśmy się nie nagrywali. Która jest godzina się pyta. Ale stary, był wypadek, no to chcielibyśmy... Pierwsza w nocy? A ty odcinek nagrywasz? Stary, jeżeli nie nagrałem... Stary, jest 22. Jest 22. Przestanie być daily. Przestanie być daily. Który to jest film dzisiaj? Nie kłam. Nie pij już, stary. Nie nagrywaj. Powiedz, który to jest film. Pierwszy odcinek chcę nagrać. Drugi. Czemu kłamiesz? Sam się myli w liczbach, ty. Czemu kłamiesz, że będziesz trzeci, drugi? Nie. Trzeci był wczoraj, a dzisiaj jest drugi. Trzeci był wczoraj. To jest pierwszy odcinek, Dredziarz. Dredziarz, ty w ogóle chory jesteś? Dobra, kto ma telefon? Przyznawać się. Przyznaj się. Jaki telefon? No daj. Ale czemu? No daj. Ale czemu? No daj. Po co? No daj. Godzinę pokazać. No ja już pokazuję ci godzinę. Pokaż. Debilu. Pokaż, ja pokażę widzą, jak kłamią. 22.20. Ale ja powiedziałem, że jest 22. 22.20. Ale ja powiedziałem. A ty mówisz, że pierwsza. To ty kłamałeś. Browara oddawaj. Starczy. Poza ci. Dredziarz, pójdź spać już. No pójdę spać, żebyś kurwa wiedział, że pójdę spać, debilu na oszołomie, kurwa, po chuj to trzymasz. Mogę cię stąd wywalić z tego domu. Zaraz to. Zaraz opuścisz ten dom, jak będę chciał, to zaraz stąd znikniesz. Stary. Mogę cię stąd wyprowadzić, czy co? Chcesz? Spróbuj. Dobra. Elo, znikam stąd. No trzymaj tą kamerę, kaleką jesteś, to powinieneś trzymać. Filmu nie umiesz nagrać? Debilu? Boisz się, czy co? Że daily nie utrzymasz? Debil. Widziałeś, co ten Dredziarz zrobił? Chciał kamerę rozwalić. To jest przesada. Ale widziałeś, jak ją był pijany? Widziałeś, stary. Jedna sytuacja, w której się wydarzyła, co? Ja w ogóle mamy ich ogarnąć. Ich jest tutaj tyle, że nie damy sobie rady z nimi. Ale nie ma co ogarniać. Patrzcie, co wyprawiają. To jest patologia. To nie jest ustawiane. Trzeba będzie podjąć kroki i... Co ty powiesz na to w ogóle? A co mam powiedzieć, stary? Nie, ja to zostawię bez komentarza. Ja też bym to zostawił bez komentarza, ale nie możesz tego, ty też tak zostawić. Nie można tego tak zostawić. Słuchaj... Tak, że pierwszy raz mam taką sytuację, że ja nie jestem w stanie kontrolować czegoś. W sensie przez to, że mam nogę złamaną i... Ale mi się wydaje, że to tak klinika mi się tak zachowali. Nie, bo ja byłam wtedy kontrolę, pamiętam, że mam kontrolę wtedy. A to co, ja mam wstać wtedy każdemu... No tak. I co, i każdy ma się mnie słuchać na fizycznie mamy do tego używać? Nie, każdy normalnie miałbyś podejść i każdy ma do ciebie szacunek, nie? Ale trzeba będzie to fizycznie robić. Ja nie powinien mieć do ciebie szacunek mimo wszystko. Ne, mogłabyś zejść? Ja mam prośbę, ty jesteś dziewczyna Dredziarza i masz na niego bardzo duży wpływ. W sensie, on się ciebie słucha i w ogóle no, wiele dla niego znaczysz, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak ci się wydaje. A mi się nie wydaje. I ty chcesz z nim teraz nagrać? Ja chciałem, ogólnie chciałem z nim nagrać, bo nie mamy daily i wyrzucimy się z daily. Ale to się nie stanie. W sensie? On już śpi. Ale nie możesz do niego pójść? Ale ja go nie obudzę. No sorry, ale ty znasz Dredziarza nawet lepiej niż ja. Nie obudzisz go teraz. To nie chcesz, czy po prostu się nie obudzi? No, I'm just not gonna wake him up. A dlaczego? No bo to jest twój kanał, to jest twoje daily. Ja mam to w dupie w ogóle, nie obchodzi mnie to. Ale jesteś u mnie w domu, jakby nie patrzeć. No ja ci pozwalam tu mieszkać. Ale jestem na kontrakcie? Nie. Płacisz mi za to? Nie, nie obchodzi mnie to. Nie będę go budzić bez powodu. I mean, I don't fucking care. It's your channel. I don't care that you're a wanker and you're trying to wake people up at, I don't know, what's the time?
10:30. People normally sleep at this time. You wanna wake him up? Wake him up yourself. Dobrze. Czemu ona nawija po angielsku? Mogę ją wywalić? Ona się wykradzić, nie potrafi się poprawnie wysłowić po polsku, to tak właśnie robi. Kamerzysta to jest przesada, co oni tu robią. A kto to w ogóle jest właśnie? Właśnie, ja bym chciał cię zapytać, kim ty jesteś, bo... Ja? No tak, chciałbym cię zapytać, co robisz w moim domu. No ale się to interesuje. No stary, ale to jest właściciel domu. Do mnie przyszedł, co cię to? Przyjeżdżam do nas gości ja. Do mnie nie do ciebie, tylko do Karła. Ale ty nie masz prawa tutaj nikogo... Co nie ma prawa? Kaleka tak. Teraz jesteś, zapierdasz na tym wózku. Dobra, Adam, mówiłem ci, że tutaj nie można. Weź go. Co mi będziesz rzymeczka wyprowadzał? Proszę powiedzieć. Bo to nie jest twój dom. Jeździsz na tym wózku, śmiejesz się, że się kółka kręcą, kurwa. W ekipie jestem. Nie no, ale Maciek. No. Ale on co? Jego kolego. No to mnie przyszedł nie do ciebie, no ja. No dobrze, no ale co, nie mogę? Ale szacunek mógł mieć. Wychodź. Murtko, nie rozmawiam z tobą. Wyjdź szkół. Weź go wyprowadzić. Odejdź. Przyszedł do mnie, tak siedział. Ale co ty robisz, ty? Dobra, chłopaki. Co, ziomeczka, teraz będziesz mi wyczuł, to nie masz co robić? Będziemy próbować. A tam kłopuszcz! Dobra, chodź. Co? Ale nie no, wyjdź stary, właśnie siedział. Ty czaisz pasy, co ty się odwala? Ja nie mam żadnej kontroli tutaj. Podnieście, co oni? Aaaa! No i co, ładne zachowanie, co to jest? Czemu to jest? Twoich gości. Masakra. Wyrzuca swoich gości. Ale stary, to ja was zaprosiłem, to wy jesteście gośćmi. Ale co on robił tu złego? No, że nikt nie może do niego przyjechać? On jest w więzieniu czy gdzie? Ale jak w ogóle prawie przyjechać, tak się odzywa. My nie mamy daily, w ogóle macie w dupie wszystko. To ty se złamałeś nogę, no w czym problem? To jest dramat, ty zjebałeś. Wiesiad się sadził? Ale dlaczego teraz przeklinasz w ogóle? Okej, przepraszam, wybacz mi. Jeszcze ciebie psułeś, złamałeś sobie nogę. Jak oni się zachowują? Oni są uważni. Ja połamałem, czy sam sobie połamał? Mimo jest to wina. Ale to, że on ma połamaną nogę, to nie znaczy, że nie możemy prowadzić daily. Ja nie wiem, co wam... Okej, będziemy nagrywać daily i czeka, musi iść na wózku. Tak. No i tak, nie będziemy. Ale odcinki ciekawe, rzeczywiście. Jak coś wam nie pasuje, drzwi są otwarte. Może na jakąś olimpiadę cię zapiszemy, co? Może być Steve mocny goście. Tak? Ale odcinki wszystko mogą wyglądać tak samo, tylko miejcie szacunek dalej do komuza. No i co, zrobiło się stary trochę ciszej. No zrobiło ale się. Ale mówiłem ci, że jedyne rozwiązanie to jest przemoc fizyczna, no po prostu fizyczne rozwiązanie. No tak, no ale fizycznie, no gdyby po prostu sami chcieli wyjść z domu, to by wyszli, a trzeba było tak zareagować, no trudno. Mogliśmy znaczy, trzeba było tak zareagować, posłuchaj, nie nagramy nic tutaj innego niż albo taki odcinek, że po prostu wszystkich uspokajam, albo z Agatą myślałem, żeby coś nagrać. No tak, no i najlepiej, to jest najlepsze rozwiązanie, bo cały odcinek będzie patologiczny, opierał się na kłótniach, bez sensu. Weź proszę, jakbyś mógł pójść na Agatę do góry po schodach. No tak, rozumiem. Całego dnia nie spędziłem, bo jestem cały czas nadolona, w ogóle do mnie nie zeszła jeszcze dzisiaj. Weź proszę, może nie wiem, że się czuję czy coś. Weź proszę pójść do niej, do góry i zagadać, powiedz, że przyszła. Chciałbym z nią nagrać odcinek. Ja wiem, że jest późno, powiedz jej. No ale ona powinna też to zrozumieć. Jednak prowadzisz daily i robisz to też dla niej, tak? No to tak, wszystko. Bo ją promuję, jakby no nie tak. Słyszeć. Cały czas dostaję do niej promocję. Nie wiem, no pogadam z nią, stary, nie ma problemu, naprawdę. Hej, Agatka. Ale w czym się przeszkadzam? Co takiego ważnego robisz? Idę spać zaraz. No ale... A jakbym była teraz ale mam do ciebie prośbę. Zbierała. No dlatego, ale miałaś drzwi otwarte, to byś się tak nie rozbierała. Wszyscy tutaj zboczeńcy są. Mam do ciebie prośbę, bo widzisz jaka jest sytuacja, że nikt się nie słucha Kamusia, wszyscy mają go w dupie, a on taki, no jeździ na wózku w końcu, tak? No ale czym przesadza? Co takiego robi? No ciągle te filmy codziennie, te filmy, ile można? No dobrze, ale... Ale w końcu prowadzimy daily, byś mogła też troszeczkę mu pomóc, on to też robi dla ciebie, tak? Czemu? Z jakiej okazji dla mnie? Co jest tak pomoc? No, jak to co, no masz w jakimś stopniu też promocję, no i no jednak jesteś tu, gdzie jesteś, tak? W takim domu, jakim jesteś, no musi na to wszystko sobie zapracować. Ale ja, dobra, mniejsza z tym. Jestem rozumiem, ale też doceń to, że on się chce postarać dla nas wszystkich. I mam do ciebie prośbę, czy byś mogła zejść do niego i powiedzieć mu, żebyście mogli jakiś nagrać odcinek, na przykład w Warszawie razem, we dwójkę, bo nikt się go kompletnie nie słucha. Nie, jest godzina, ale... o tej godzinie nigdzie nie będziemy, ja też nie. Ale dlaczego? Czemu w ogóle zdradziasz sobie tu jakieś dziewczyny sprowadza? Co to w ogóle ma być? Ale co w ogóle, o co ci chodzi teraz zdradziasz? Jak zdradziasz? Sobie jakieś dziewczyny? No ale to jest jego dziewczyna ogólnie. Ale on ci nie mówił? On nie powinien jakby pracować. Nie wiedziałam, że on ma dziewczynę, ale on nie powinien pracować. Ale to jak nie wiedziałaś? Nie powiedział ci, że ma dziewczynę? Nie, on mnie podrywał na tamtym odcinku i nie powiedział. Co ty mówisz? Są dowody przecież. Dobra, mniejsza już z tym dredziarzem, proszę cię, no proszę cię, Agata. Nie, proszę cię. Nie spędzę czasu. No to właśnie teraz spędzicie, zróbmy na przykład odcinek jakiś. Ale to nie jest spędzanie czasu, nagrywanie odcinku. Jejku. Spędzanie czasu to jest wyjazd do Paryża. Ale można też z tego nagrać jakąś relację, że przecież jesteście... Można nagrać relację z wyjazdu do Paryża. No to okej, to możemy pojechać do Paryża, no będziemy on jutro... Już to widzę. No ja was zawiozę, zrobię to dla was, żebyście mogli... A teraz jest koronawirus, nas nie chcą
Boże, ale ty we wszystkim szukasz wymówek. Ej, mam do was sprawę. Bo ogólnie byłem właśnie pogadać z Fagatą i podejrzewam, że ona coś z dryziarzem. No, no wiecie o co chodzi. Wtedy otworzyliśmy ten pokój, to im się przyczytało. Stary. No tak. Co oni mogli tu robić cały dzień, jak byliśmy w szpitalu? Słuchaj, was tu nie była, ja tu byłam. Ja się dobrze widziałam, jak oni się świetnie bawią. No tak. Strzelali w ogóle. Nie cofali się czy coś, nie jest, ale ciągle ze sobą razem, ciągle ze sobą tańczyli, ciągle do pokoju chodzili. A jak przed chwilą z nią rozmawiałem, to wynikło tak, jakby ona była zazdrosna o niego. Ale dryziarz ma w ogóle dziewczynę, a... Tak, i on, nic Fagacie o tym nie powiedział, że ma dziewczynę. Ostatnio ją potrypał. I nie wiem, czy mam teraz... Nie chcę dowijać Kamusia, nie chcę o tym mówić mu teraz. Ale może to będzie za dużo teraz. No właśnie, też tak myślę. Dzień, zobacz, co się dzieje. Jak? Viola? Nie, proszę cię, Viola! Viola, proszę! Viola! Viola. Ogólnie, jak tutaj nie było, to oni się z Fagatem dobrze bawili z dyżerem. Viola! I teraz, no, no nie, ja mu to powiem. No co, Adam... Viola, no czy... Fagatki i Fagatka jest zazdrosna o to, że Hubert ma dziewczynę. Właśnie, stary, nie chciałem ci tego tak teraz mówić, bo i tak jesteś załamany, nie chciałem cię dobijać. No ale ona naprawdę to wygląda, jakby była zazdrosna od Rydziarza, że ma dziewczynę. I was tu nie było, ale ja tu byłam i widziałam, jak oni naprawdę? Się no naprawdę, bawią. Stary, przykro mi, ale naprawdę. Ze sobą, ciągle chodzili w ogóle do góry ze sobą, się przytulani, całowali się, nie widziałam tego. No ale no to nie wyglądało jak koleżeństwo, wiesz co mi chodzi. To on myśli, że oni wyczuli po prostu, że... No wiesz, może po prostu sytuację wykorzystali, nie mam pojęcia, stary, nie chcę spekulować nic do tego. Mam nadzieję, że tak nie jest. Ja coś widziałem, wiesz? Widziałem niektóre rzeczy, tylko że gdybyś był dla mnie, to bym ci powiedział. A tak to ci nic nie powiem. A dlaczego nic nie powiesz? No bo jesteś dla mnie niemiły. Stary, jestem cały czas dla ciebie miły. Nie jesteś miły, nie mów tak. Jak nie jestem miły? No nie jesteś. Stary, wykorzystujesz to, że jestem kaleką. Jakiej kaleka? Chodzić w mózgu z kaszerami. No nie mogę. Ja też jestem inwalidą i co? Ale stary, ty jesteś w pełni sprawny, ty jesteś po prostu niski. No widzisz, najwidoczniej tak musiało być, idź tam się, zajmij tą swoją Fagatką. Co ty na śmieszek taki masz? Stary, on cię podjął za specjalnie. Ale powiedziałbym, a nie powiem. Dobra, ja wam też nie mówię uwierzyć na słowo, w sensie ja nie wiem, czy ona mnie zdradza. Ona cię zdradza. Ale człowieku, ile razy chciała mnie zdradzić, czy mnie zdradziła, bo to są dwie różne rzeczy. Chciała cię zdradzić i zobacz, jak ona się zachowuje. Dla jej nieszczęścia przyjechałeś. Ale tak to by do tego dochowują. Ale chciała mnie zdradzić dlatego, że byłem kaleką? W sensie, że mam na nogę... Na początku cię nie chce, człowieku. Ona chce tylko twoich pieniędzy, twojej sławy i wszystkiego. Nie widzisz tego? I na niej to już jestem kaleką, to już jest bezużyteczna. Chcesz takim śmieciem, śmietnie kalani. Rozumiesz? I ty tego nie widzisz. Chcesz dowody? Dobrze, sprawimy, że... Ja rozumiem, że jesteś zakochany. Ja rozumiem, że jesteś zakochany, ale no szanuj się, no... Nie, zobacz, co ona ci zrobi z psychiką. Nie, ja już jej nie wierzę, także ja chcę tylko dostać dowody. Jeżeli mi dostarczycie dowody, ja z nią zerwę. I to będzie koniec. Tak, zostawiam. Obiecujesz? Serio? Nie da się jej żadnej szansy. Obiecujesz serio? Jeżeli dostarczycie mi dowody, to się nie dowiemy. Jeśli dostarczymy ci, ja to nie zerwiesz, bo naprawdę... Nie, jeżeli dostarczycie mi dowody, że mnie zdradza... My nie jesteśmy osobami, które chcą cię wykorzystać. Ja, Viola, Adam... Ja mam ochotę ci dostarczyć dowodów i dalej się patrzeć, jak ty się z nią marnujesz, rozumiesz? Czekówka wyrzysta znowu, bo nie chcę. Właśnie... Teraz w pół do 12, ja już spałam. Ale to ja ciebie teraz proszę, bo chciałbym ci powiedzieć taki fakt, który powinnaś wiedzieć po prostu, bo nie chciałbym też, żebyś była oszukiwana i chcielibyśmy razem z kamerzystą w sumie. No bo nie ja wiesz o tym... Ja przygotować. Słuchaj, to nie jest śmieszne. Bo ja podejrzewam, że Dreja z ciebie zdradza. Może pan żartujesz. W sensie z Agatą. Chyba żartujesz. Znaczy to nawet na filmie może zobaczyć, jak oni się obciskują. No. No dobrze, ale no to jest jedno, ale to może być platonicze. Ale przed chwilą poszedłem do Fagaty z nią porozmawiać, a ona była zazdrosna tak jakby o ciebie. Ona się pytała, co tak? On jej nie powiedział, że ma dziewczynę w ogóle. No. To by ty nie przeszkadza, że on ją pogrywa? Nie, on zawsze do mnie wraca. W sensie nie ma znaczenia, co on robi. Ja wiem, że on do mnie wróci. W sensie? To nie ma znaczenia, no bo to, że ty jesteś jakimś samcem beta i że Agata jest z tobą i robi to, co robi i cię zostawia, to jest twoja sprawa. Ale ja wiem, że... Słucham? Nie moja wiedza. To cię śmieszy? Mnie to strasznie śmieszy, bo ja wiem, że Hubert jest takim, wiecie, samcem alfa, on zawsze do mnie wróci. Aha. A ci nie przeszkadza się, że cię zrobisz. Ale nie Hubert alfa. Fajne stwierdzenie, czyli wiesz, on ma takie stado, może sobie wszędzie chrustać, ale się wraca, tak? Nie zdradzi. Przed chwilą to powiedziałeś, że cię Nie, po prostu powiedziałam... Powiedziałeś, że zawsze do ciebie wraca. No zawsze do mnie wraca, więc nie ma znaczenia, co robi. Ja wiem, że... Nie rozumiem. Ja też nie rozumiem, ale... Dobra. Ale po prostu nie rozumiecie tego konceptu, to jest dla was abstrakcyjny koncept. Tak, cieszy się, że masz chłopaka samca alfa, tak? Który no tak, po prostu kamerzysta został teraz inwalidą i ja się nie dziwię, że Agata zaczęła lecieć na kogoś, kto ma najwidoczniej dominację nad tym domem, bo ty już nie masz.
Co? Jakiś Netflix, czy jest to jakaś inna dziewczyna? Jaka dziewczyna? Gdzie jest ta dziewczyna? Jaka dziewczyna? Jest sześciu chłopaka. Jaka dziewczyna? Oglądaliśmy... Udajesz kalekę? Bo pewnie tak naprawdę mnie zdradzasz! Idziesz na górę tam. Ale widziałaś przecież papier, że był w szpitalu. Wziąłem pokój, żebyście mieli na dole i myślałem, że przyjdziesz do mnie, bo mówiłem. Tak, ja przyjdę i nikt mi nie powiedziałeś. Pewnie swojej drugiej dziewczynie powiedziałeś, ładnie dość. A ty powiedziałaś wtedy Ryczarzowi? Że się tam się... Tak, ja odbiłam się chłopaka wiśniano. Idziemy na górę, chodź! Ale jak mam wejść? Ty, stary, ale mi się wydaje, że twoja laska to ma jakieś rozdwojenie jaźni. Ty masz rozstrojenie włosów. Ale ja nie mam jak być po schodach. Możemy tam pokój zarezerwować dla nas. W sensie... Tam masza śpipijana. Nie, masę przyniosłem do góry. Jak ją przeniosłem z tą girą? No, w sensie kazałem. No, kłamstwa się mieli w swoich kłamstwach. Ja czekam na górze. Idziesz czy nie? No, mówię ci naprawdę. On na nie pójdzie. Ale czy ja z tobą rozprowadzę? A jak mam wejść po schodach? Czy ja z tobą prowadzę konwersację? Nie grzecznie tak się... On jest przypięty do brzucha. Jezu, stary! Twoją laską jesteś nie tak, serio? Nie mam kiłę, nie jestem w sposób potrzebny, mam kiłę! Umieram! To jest tak, właśnie. To jest dramat! Ten antyludzki państwie! Ja nie wiem, co dzieje, stary. Patrz, nadlej to, niech jej będzie wstyd zaraz. Wariatkę! No i co? No co, ale co ja, mam ci powiedzieć? Ja nie reaguję. No bo to już jest dla ciebie normalne, stary, dla ciebie rzeczy... Ona biernie! Ona też coś piła, wiesz o tym, bo on nie daje alkoholem. Wiem, że piła, dużo piła. No dużo i to za dużo. Alkoholiczka. W jednym słowie. Chora psychicznie kobieta. Rozdwojenie jaźni. Nie szanuje cię, nie kocha. Weź ją zostaw. W końcu. Nie, bo są proszę cię, zostaw. Wcale jestem przy spać. Wypadałoby, bo zobaczycie, że w tym domu trzeba dostępować do rana, bo jest... Tak, trochę już się nagrało. A co się tu dzieje? Jak ona tu wróciła? Do siebie? Masza, ja na nóżkę. Masza, halo. Masza, co tutaj robisz? Bo tutaj kamerzysta powinna spać. Idziesz tam z powrotem, halo, tak? Tak? Ty no, weź ją weź no. Ja mam kamerę, on ma wózek, no to ty musisz ją wziąć. Masza, powinien tutaj spać. Uważaj, bo walizkę deptasz. Dobra, stary, ja się prześpię na kanapie. No jak na kanapie będziesz spał? No ale przecież ona... Na kanapie będziesz spał. Na kanapie. To jest dramat. A ci ciuchy na przebranie? Nie, położę się tak. To jest dramat, żeby we własnym domu musieli spać na kanapie. Dobra, nie będę się już denerwować. A może chłopaki cię wniosą po prostu do góry, do swojego pokoju, co? Moim zdaniem stary odpocznę sobie w tym miejscu, w spokoju i tyle. No, też prawda. Dobranoc. Dobranoc. A ty zostaw ten wózek, weź już chodzi. Odłóż kamerę, ja jutro z rana wyślę te pliki, które... Nie wiem, czy to jest dobry film, ale... Przynajmniej utrzymaliśmy daily. Słuchaj, nie zobaczymy jakąś masz przyjaciół, jak masz kochającą dziewczynę. Nie zobaczą to ludzie to muszą zobaczyć. No i... Paśpi inwalida, otwieram już. Weź światełko za patrener. Dawaj, wbijaj. Patrz, tu inwalida śpi, zobacz. Widzisz chłopa? Pa, kimasę. Oj, biedaczek. Biedaczek, co? Poczekaj, pomasuj go. Pomasuj go. Dawaj, może jakąś muzykę. Puszczaj komusia. Ze Stanisławcem. Dawaj, full. Kręcimy wiksa. Dawaj. Jazda! Ty barkasz te błędy! Co tam? Na nic, imprezujemy sobie. Dawaj, szkoda dnia! Bawisz się z nami? Gdzie masz alkohol? Zaraz wypijemy coś. Co? Godziny. Inwalida i tak nie wstaniesz. No, dawaj, a? Dobrze ci idzie. Co tam stoisz? Posadź go, dobrze. O, niech siedzi. No nie, bawimy się. To nie jest szkoda, nie? Bo ty taki był. I co, gdzie pójdziesz? Wyłączysz? O Jezu, wodę, po co mi woda? Czemu wyłączyłeś muzykę? Ludzie, ja chcę spać. No to śpi. No impreza. Wcześniej jest. Pójdziesz sobie spać później. Proszę was, posłuchaj. Pakuj mandele, dawaj. Proszę was. Nie ma. Oddawaj muzykę. Dawaj muzykę z powrotem.
Co wy robicie? Dajcie! Być! Nie co? Chapał! Po co ty przyszedłeś? Widzicie co? To proszę! Czemu spać? K.O. Dawaj! K.O. Co? Dawaj! Jeszcze sparing wieczorny, dobrze? K.O. Jaki koniec? Dawaj! Co jest? Czemu mi wyprowadzasz ziomeczka? Kurde, przyprowadziłem go w poczu, kurde! Co tam inwalida? Stary, i chcę w domu wyżyć. Kogo, mnie? Wybaczasz te błędy. Nie? Zachowujesz się potrę w stosunku do mnie, ciebie też. Inwalida, wystrzyć PM? Siadaj z powrotem. Wylatujesz z kanału. Stary, wylatujesz z kanału. I widzisz takiego, jak chcę, strzelam ci serce. Ej, bo co jest? Halo! Banda idiotów. Oni są pijani, oni teraz to rozwalą. Dzwoń po ochronę. Bo to już jest przesada, to już jest gruba przesada. Zobacz, co się dzieje w ogóle. Jak ty masz spać normalnie? Zobacz, co ty za ekipę masz. Weź zatem ten odcinek, dzwoń po ochronę. Ja nie wiem, stary, co mam powiedzieć. Dzwoń po ochronę.